I znowu witamy w programie Gdy nie ma miedzi, to się na tylnej części pleców siedzi. Rurki i mówki, kolanka, trójniki, różne takie ozdobniki, cyna, pasta, szczotka, filarka, przycinarka, kolano i nie kolano i będzie instalacja pięknie wykonana. Tutaj jest obwód powrotny poziomego bojlera, który już 140 litrów sobie zawiera. Tu będzie zasilanie z pompy, która się tu znajdzie. Na razie Wajland napracuje, gaz pięknie konsumuje. Rurkę zaraz przytniemy, zaznaczymy, gdzie zrobić cięcie, żeby wszystko na razie pasowało i w ciepłą, technologiczną, kotłową wodę do wężownicy zbiornika transportowało. Będzie się działo, lutowało, paliło i grzało. 1,5 bara nadmuchałem, ale fit będzie do wymiany, jest już szelka uszkodzona. Jest wyciek. Wyciek z tego układu mieszającego, produkującego. Odzysk nie do końca udany. Trzeba wymienić wadliwe uszczelki. No i może będzie żyło. Zawód czterodrożny. Rura musi iść na dół. Woda będzie płynąć z góry na dół. A tutaj jeszcze do góry być może. Bo to są do grzejnika w łazience rury. Taki jest problem, gdy kocioł wyższy jest od rury zasilającej grzejniki i inne odbiorniki. I cóż, takie ciężkie życie jest recykling w całej okazałości. Kocioł używany, porządne gruntwosy będą robić tutaj zawirowywanie cieczy w obiegu grzewczym i o obiegu zasobnika, który tak pięknie tutaj zwisa. Napełnianie trwa, zaraz tryśnie nam woda. Przelewanie, bulgotanie. Wajland został na chwilę wyłączony. Będzie trzeba przeciąć rurkę idącą do grzejnika w łazience i połączyć jeszcze. W razie W puścimy odpowietrzenie do zbiornika na strychu. Nie wiadomo, co to się będzie działo, gdy to się będzie wszystko w przypadku braku obiegu wody, zaniku napięcia, uszkodzenia pompy działo. Zawór schładzający trzeba jeszcze zakupić i zamontować i będzie wszystko funkcjonować. Uszczelka nożycami ze złomu z gumy docięta. Spróbujemy dokonać zapłonu palnika. Ogień jest, jest ogień. Defro będzie rozpalone. Wszystko będzie upiększone. Rozpalane. Proszę, jak się pięknie pali. Jaki dobry mamy cuk. Nowy komin zrobiony. Szacht kominowy. Podłączony, będzie ciepło, będzie się grzało, będzie się nam wszystko dzisiaj grzało.